o swoim pojedynku na gali FS7 w Krzelinie Anna Jałocha. Cześć, siemanko. Hejka. Bo pojedynek zakończony bardzo szybko przez poddanie. Powiedzmy, czy taki był właśnie plan na ten pojedynek i czy rywalka czymkolwiek cię zaskoczyła? Czy mnie zaskoczył plan na walkę? Nie, czy się zaskoczyła rywalka. A, tak. Szczerze mówiąc, zaskoczyła mnie. W ogóle nie spodziewałam się kolan, nie byłam na nie w ogóle przygotowana. Poczułam te kolana, można było zobaczyć po mojej minie, że się troszkę skrzywiłam, ale później poszedł trójkąt, nie wszedł w pierwszej rundzie, ale w drugiej już duszenie trójkątne za pleców poszło. Ale czy w swoich pojedynkach ty głównie skupiasz się na parterze, czy jednak wolisz walczyć w trójce? No, w sumie to obojętnie. Ja cię obserwuję od wczoraj i według mnie jesteś najbardziej uśmiechniętą osobą, osobą na gali. Ja mam wrażenie, że to ci po prostu sprawia ogromną frajdę, czy walka, ważenie, wszystko, no to jest bajka w twoim wykonaniu. Tak, ja uwielbiam takie sytuacje. Ja ogólnie jestem na co dzień bardzo uśmiechnięta, bardzo, jak to się mówi, nie... Bardzo pozytywną osobą, tak, no. Że no stresowałam się, można w niektórych momentach było zobaczyć, że się stresuję po mojej twarzy, ale przeważnie jestem właśnie uśmiechnięta, nie? Czy czułaś swoich fanów, bo przyjechała dosyć pokaźna ekipa, to też trzeba zaznaczyć, że od twojej walki minęło z pół godziny i oni dopiero cię teraz wypuścili. Tak, no właśnie czułam, słyszałam doping i bardzo mi miło i dziękuję wszystkim, że przyjechali właśnie na moją walkę i za wsparcie, bo naprawdę bardzo dużo dało. Czy masz jakieś plany na temat twoich kolejnych występów, czy to na jakichś zawodach amatorskich, czy może na kolejnych walkach semi-pro? No, są na pewno jakieś plany, ale jeszcze dokładnie nie wiemy kiedy. Czekamy na propozycje tak naprawdę, ale na pewno na zawodach amatorskich wystąpię jeszcze, na jakiejś Almie czy Mistrzostwach Polski, nie? Okej, z mojej strony to wszystko, jeśli chcesz komuś podziękować, żeby pozdrowić, to jest ta chwila, ten moment. Pozdrawiam wszystkich kibiców, wszystkich kolegów z klubu, a najbardziej trenera. Dziękuję za wszystko trenerom moim, trenerowi Przemkowi Stolarkowi, trenerowi Pipsonowi, Piotr Pietrzak i trenerowi Grzegorzowi patrzę. No. Dzięki wielkie. Dzięki.